Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii klanem Uesugi w Shogun 2 Total War. Więc mamy teraz bardzo ważną obronę. Widzę, że miasto podobne do ostatniego, podobny region, więc zakładam, że też są te miasta dosyć podobne do siebie. No nic, zobaczymy. Teraz mamy praktycznie nadmiar wojska, tak więc być może się opisz. Nie, obrona tego dolnego miasta. Zobaczymy zresztą. Chyba jednak lepiej się skupić na górnym mieście. No, coraz dłużej myśli, chyba dzisiaj nie będzie już tak ładnie szła. Dobra. Okej. Nas mnogo. Czyli zacznijmy po prostu od ustawienia się tak, żeby jak najbardziej ich tu ostrzelać w pierwszej fazie walki. Są wszystko łucznicy, tak jest. Albo jednych damy tutaj, ale z założeniem, że ich jak najszybciej będziemy chcieli wycofać w późniejszych etapach. I powiedzmy dać gdzieś tu. Piechota jak najbardziej. Generał nie będzie gdzieś najdalej, bo nie chcemy uniknąć jego ostrzeliwania. No i obserwujmy. Nie mamy niestety płonących pocisków. Idziecie? No pewno przyjdą. Na razie jest ostrzał za ostrzał. Nie chcę ryzykować utraty tej jednostki, więc już zarządzamy wycofanie się z linii murów. Tu zróbmy to samo, przynajmniej tą jednostką. I zastąpimy tą piechotą. Doślijmy też piechotę miastową, ciężką. No, tu ich ładnie masakrujemy. A, bo są łucznicy na łuczników. W sumie dobrze, bo ostrzał z góry zawsze jest skuteczniejszy. Dobra, wy się też cofnijcie. Tu trzeba ich próbować zepchnąć jak najbardziej. Kurde, nie wiem, czy my to wygramy.
Strasznie dużo jest tych łuczników. Chętnie bym tam wyjechał w nich generałem, ale... Jeszcze jest trochę ciężkiej piechoty, niestety. A, bo już tak się wystrzelali, się to w sumie nie ma sensu, bo nawet stąd jakoś specjalnie wycofywać. No byśmy co wjechali? Pytanie, czy by uciekali od generała. Czy on tam ma swoich generałów? Nie wycięlibyśmy tego tak szybko. Najbardziej liczę na to, że jednostki łucznicze zaczną wchodzić do miasta. To będą dość mocno bezużyteczne. Chociaż ci te ciągle mają czym strzelać, widzę. No brama jest w naszych rękach, więc nie wiem, jak oni tu włażą. Dobra, trochę ich odepchnęliśmy. I generałowie chyba się teraz spieszyli, czyli zaryzykuję wjechać naszym generałem w ich łuczników. Niewiele robią im. Dajmy tego debuffa. A jest ich niestety za dużo, mimo że tylko łucznicy. Zwyczajnie jest ich dużo. Podnieśmy sobie parametry. Na pewno straty robimy tutaj duże po ich stronie, no. Ale czy damy radę to złamać wszystko? Our entire unit has perished, my lord. Wyślijmy tu jedną piechotę do pomocy jeszcze. No, generał zrobił dobrą robotę. Jednak ciężka jazda przeciwko łucznikom to jest siła. Nie ma co ukrywać. Rozjechaliśmy dupków. Tylko żeby teraz się nie zwiesiło. To po dużych bitwach czasem bywa.
Nie, za długo to trwa. Czyli mała pauza. Dobra, no straty niewielkie. A dla niego to straty zabójcze już. Już z tego się nie podniesie, no ale oczywiście naszym zagrożeniem jest to, co idzie na naszą stolicę. Nie zatrzymywali stolicy, będą chcieli to drugie miasto nam zabrać. Powinno ich skończyć teraz. I nabieramy te doświadczenia. Kasą nie jest za dobrze. Tu też widzę problemy z zadowoleniem. Dobra, musimy się przenieść tu, jeżeli nie chcemy tego stracić. Tu dość ciężko przędziemy. Okej, tu. To bym chciał mieć, ale na razie weźmy tą. Co to jest? A, wojskowe technologie. Morskie to nas nie interesują. Też technologiczne musiałbym. Nie, to by trzeba było mega osłabić. Ten replenish jest na wyższych levelach. To wszystko tu morskie, to nie. Czyli na pewno chcemy to, po prostu wyższe morale. Tak, te dwie rzeczy chcemy. No tu trzeba coś zrekrutować, na zasadzie, że potrzebujemy garnizonu, żeby się nie buntowali później. To ciut tych podatków więcej, ale wolę tą drugą wersję tego budynku. Zobaczmy, ile nam się umów handlowych uda ugrać. Całkiem nieźle. Przydałoby się też troszkę zmniejszyć liczbę wojen.
zasnąłem. Znaczy, bez pieniędzy to raczej nie przejdzie. Trochę nie mamy czym płacić za pokój. No dobra, oblegu. I te dupki nam wypowiedziały wojnę. Się kasa skończyła jakimś powodem. Nie wiem do końca dlaczego. Okej, tu bym... Też bym nie zadowolony, jak to zrobimy. Ciut lepiej. No ale tak to zostawmy może. Tu można by było kogoś dowerbować. Dobra, ale co tu możemy zrobić? Jak to połączymy, to powinniśmy mieć jedną pełną armię, nawet więcej niż pełną armię. No dobra, i ta armia powinna być w stanie to rozwalić. No i to będzie trzeba naprawić. Zakładam, że... Ta bieda wynika z braku handlu w tej chwili.
Dobra. Nikt nas, kurde, nie lubi. Chociaż terytorialnie jesteśmy dość mocni, tak szczerze mówiąc. Córka z rozrywki. Ostatnio się obroniliśmy, ale teraz jesteśmy trochę słabsi. No ale miasto. W mieście zawsze jest większa nadzieja na udaną obronę. Powtórzymy to samo co ostatnio. I miejmy nadzieję, że z równie dobrym skutkiem. No, coraz dłużej się wczytują te kurde bitwy. Też tu dajmy, powiedzmy ich. Na razie mamy przewagę, no ale jeszcze druga armia wejdzie, trzeba pamiętać. Druga armia z tamtej strony wejdzie. Dość mocno zepsuje tutaj obronę. Chyba no tu już się tam dobierają do tyłka trochę, chociaż nie do końca, bo z nich mocno też panikują. Nie ma w sumie co panikować jeszcze. Wyślijmy kolejną piechotę.
No tu póki nie strzają do generała, też jest ok. Ale trochę się bałbym wysłać generała poza miasto, póki nie spieszą swoich generałów, bo trzema generałami nas po prostu dorwali i przekręcili przez maszynkę. Gdyby mieli taką możliwość tylko. No chyba, że na tą flankę mógłbym posłać naszego generała. No, dwóch zginęło właśnie do strzału. Dobra, tu ich próby dostania się do miasta, widzę, nic im nie dają. Też ich całkiem ładnie odepchnęliśmy. Tej wieżyczki bym nie chciał tracić, no ale co będzie, to będzie. Oni też się niedługo wystrzelają. Czyż mają tu uparcie, wysyłają ciągle więcej i więcej. Bram, generałowie są, czyli zaczyna im brakować ludzi, że generałowie są już blisko pierwszej linii. Tu teraz nawłaziło ich, widzę. A, łuczników też wysyła na mury, to jest też dobry znak. Już nas troszkę spychają. Korcimy, żeby tu wjechać naszym generałem i rzucić obniżanie morale. Zróbmy tak. O. No, chyba nasza przewaga się utrwala. No, elegancko. Dobra, no, bez strat się nie obyło. Ale on dostał dużo, dużo mocniej. No to bye bye.
No po tym, że straciliśmy tego generała na początku, co mnie dalej boli, no to jest dobrze. No a do strony musieliśmy to zdobyć, bo no, siedzenie tam i czekanie, aż skapituluje ta wyspa, też było niebezpieczne. Brzydki niszczycielu, no. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Bo teraz... Speak your useless. Then I will reply. Nie chcę pokoju, o dziwo. Please speak honestly, and I will give you good attention. Pewno warto ich dobić. Ale czy chcę im zajmować miasto, to nie wiem, bo mają nowego sąsiada. Na razie się cofnijmy, żeby też się troszkę podleczyć. Włączmy podatki. W sumie ty możesz sprawdzić, co słuchać dalej. No tu nic nie mam. A ten jest z kolei potężny. Jak tu wejdziemy... Nie wiadomo, co on zrobi. Jakieś niezadowolenie w stolicy. Trochę dziwne. No, i od drugiej strony stolicy też coraz bliżej do wrogów, kurde. Gdzie nie pójdziemy, tam nam zagrażają. Chcemy walczyć. Siły wyrównane, no ale to jest problem. No zobaczymy, spróbujmy. Dobra.
praktycznie klasyczna sytuacja. Troszkę tych barykad. Będą chronić przed ostrzałem w teorii. Ale nie mają tych łuczników lepszych, niestety. Ale wysyłam pomniejsze jakby grupki przeciwników na nas. To jest dość dziwne. No, tu generał leci, nie wiem, liczyłem, że się wbije gdzieś i padnie. Centrum się trzyma. No, ci się tu próbują dostać do naszych, ale im średnio idzie. Dobra, trochę, no my też tu nic nie zrobimy, no ale możemy im obniżyć morale. No, to może nie było za rozsądne, bo on tu i tak nie wykona żadnej szarży, a tylko się naraża, no ale spowodował panikę. No to jednak zawracamy. Środek niestety pękł, ale mamy dwa w miarę dobre skrzydła. Czyli atakujemy tu. Szarże. Nie chcę generała na generała, niestety no, to jest legendarka, czyli generał na generała przegramy. Co innego tu, gdzie się teraz rozciągnął. Pięknie. No, to go zabolało. Niestety pewno się cofnie do miasta. Dobra. A nie, zdech na śmierć. Super.
Z handlem też widziałem problemy. Nie wiem, co oni chcą. Pewno pieniądze. No nic z tego, koniec końców. No wy jesteście prawie że pobici przez nas. May not be entirely helpful to our cause. Nie wiem, te umowy podpisujemy, potem oni je zrywają. Czemu to nam wojnę wypowiedziało, no ludzie? Speak plainly, speak quickly. Tu może. Speak and do not mumble. Oni walczą z Takedą, co de facto byłoby powodem, żeśmy się dogadali. No nie, ten jest sojusznikiem Takedy, to raczej odpada. Ci Tanakashi. O, tu byśmy mogli mieć sojusz, to dobrze. Teraz, czy mamy dosyć sił, żeby to zdobyć? Nie, bo tam jest jeszcze gdzieś armia w pobliżu. Niewielka, ale jest, więc to nie przejdzie. Przyczajmy się gdzieś tu. No chyba, że byśmy tu zebrali jakieś większe siły i jednak ruszyli na to miasto. Korci mnie to. Gdybyśmy tu wyłączyli podatki, to praktycznie możemy to wszystko przerzucić. Nawet te dochody są na jakimś takim znośnym poziomie, szczerze mówiąc. By trzeba wszędzie dać te budynki do zadowolenia, żeby to ogarnąć.
No, 2000 na turę to jest nieźle. No niestety duża część naszych dochodów zależy od tego, które porty są zablokowane, no ale i tak mogło być gorzej. Nie pamiętam też, na którym levelu są nocne bitwy, bo też nam się to przyda. Nas wykrył, czy nie? Nie wiem. O, to piraci szaleją. Sabotaż. Się regenerujemy. Dobrze. Kody ruchu nam nie starczyło, no. Troszkę szybsze odkrywanie technologii nie zaszkodzi. Mogłem uderzyć w tych, chociaż z drugiej strony byśmy uciekli do miasta. I też by to nie było najlepsze rozwiązanie. Nowy handelek. To, że wszyscy nas nie lubią. Ani jakoś strasznych podbojów nie prowadzimy. Jednak nie, no, mają inne problemy z drugiej strony, więc może trochę nam odpuszczą.
No, na razie jeszcze żadnych jakichś takich super mocarstw nie ma na szczęście, chociaż no tutaj mamy najsilniejszych. Więc mają fajne bonusy do mieczników. To jedna z prostszych frakcji, tak moim zdaniem w ogóle. Bardzo dobra pozycja w rogu, tak więc no nikt nas tam by nikt nie atakował, a no my mamy taką pozycję, że z każdej strony nas podgryzają. Takeda też ma bardzo ciężką pozycję, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś graliśmy Takedą, no i też właśnie z każdej strony nas gryźli, no ale cóż. Takie życie, no właśnie, to dziadostwo uciekło do miasta. Bierzemy ich. Mam nadzieję, że ten drugi nas zaraz nie rozwali przypadkiem. Nie, to tu jest niepotrzebne, to jest potrzebny budynek zadowolenia. Co to jest za nacja? Ta. A wasale może byście chcieli zostać? Nie. Uff, to jest dobry zbieg okoliczności. Nie powiem. Czyli mamy tu w miarę spokój. Zaryzykuję, że nam przerzucać siły z tego frontu. Też w miarę regenerują, jest dobrze. Pogońmy ich kawałek dalej. O, i mamy nowy czynnik handlowy, w sensie drewienko chyba zdobyliśmy. Ryzykuję. No, duże miasto. Bogate miasto. I kolejny materiał handlowy. Trochę za duże na mój gust, szczerze mówiąc. Trzeba było coś innego tu dać. Trochę zmniejszymy koszty, a tutaj garnizon miasta na tle jest duży, że da nam w miarę bezpieczeństwo. Może warto zebrać jakieś pieniądze i potem kupić pokój. Tu mamy sojusz z tymi dwoma frakcjami, czyli to miasto stało się głównym miastem frontowym i
póki nie przerzucimy tej armii tam, no to raczej nie będę kolejnych podbojów prowadził. No dobra, myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze. Chociaż gdyby nas Ikoiki zaatakowali, to się też wszystko skomplikuje, no ale oby tak się nie stało. Oczywiście tu gigantyczne armie łażą. Dobra, myślę, że na tym kończymy. Jakiś wielki klan przestał istnieć. Kto? Otoma. No, oni te mają przechlapane jako klan katolicki. No dobra, czyli w następnym odcinku zobaczymy, co dalej, jak to się ułoży. Myślę, że też warto byłoby ninja gdzieś wysłać na lepszy zwiad, ale to mówię wszystko później. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.